Montaż to nie jest wyścig z czasem, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi kreatywność, ale też nie ma sensu marnować godzin na powtarzanie tego samego, skoro można robić to szybciej, sprawniej i praktycznie automatycznie. Po tym filmie zmienisz się w chodzącą machinę, która z chaosu na osi czasu robi gotowy, dopieszczony projekt. Przejdziemy przez trzy poziomy skrótów. Poziom pierwszy to fundamentalna powtórka. Zestaw skrótów, które większość zna, ale niekoniecznie ich wariacje w Final Cutcie. Poziom drugi, flow, czyli te skróty, które każdy montażysta powinien mieć wbite w pamięć mięśniową. Bez nich nie ma płynnej pracy. Poziom trzeci, game changery, dostępny tylko w Final Cut Pro. Większość ludzi nawet nie wie, że da się je ustawić, a gwarantuje, że dzięki nim edycja nigdy już nie będzie taka sama. Jeśli masz pod ręką kartkę i długopis, to niepotrzebnie. Wszystkie skróty znajdziesz w opisie w PDF-ie i gotowym pliku do zaimportowania do Final Cut Pro. Dodam tylko, że pierwszy segment to stałe skróty automatycznie przypisane do klawiszy, ale kolejne to zwykle moje własne przypisania, częściowo inspirowane latami pracy w Premiere Pro. Czas zacząć od poziomu pierwszego. Krótka powtórka. Command C to kopiowanie wszystkiego, bo to co wkleimy zależy od kolejnego skrótu. Command V, wklejanie klipów i tutaj warto zaznaczyć, że jeśli jest to storyline klip, to taki zostanie, a jeśli będzie to dodatkowy klip, to stworzy się puste pole i nad nim pojawi się nasz dodatkowy klip. Command Shift V to wklejanie efektów, czyli jeśli chcemy skopiować efekty z klipu A i wkleić na klip B, to używamy standardowo Command C i zaznaczamy klip, na który chcemy wkleić efekty, Command Shift V. Dodam jeszcze, że jeżeli chcesz zaznaczyć tylko jeden efekt z kilku, to zamiast odznaczyć je po kolei, wciśnij klawisz Option i wybierz ten, który ma zostać. Proste. Command Shift X, usuwanie efektów. Czyli jeżeli masz jakieś efekty, których chcesz się pozbyć, to możesz oczywiście zaznaczyć je tutaj i kliknąć Delete. Ale jeśli jest ich kilka, to Command Shift X jest szybszą opcją. Tak samo tutaj, podtrzymując klawisz Option, można wybrać jeden efekt, który chcemy usunąć. Wszystkim znany Command Z, czyli wstecz. Cofnięcie ostatniej akcji można użyć wielokrotnie, by wycofać się z kilku akcji. Wcześniej była mowa o kopiowaniu i wklejaniu klipów. Ten sposób jest wygodniejszy w niektórych okolicznościach. Przytrzymanie Option i przeniesienie klipu tworzy jego kopię. Tutaj w odróżnieniu od Command C, Command V możemy tą kopię ustawić zarówno na storyline, jak i na dodatkowym klipie, niezależnie od jego pierwotnej lokalizacji. Zmiana miejsca przypięcia magnesu to Command Option i przytrzymując te klawisze wystarczy kliknąć w miejsce, gdzie chcemy podpiąć nasz klip. Proste. Teraz już nie będzie problemu z przesuwającą się muzyką lub po prostu innym klipem. M. Marker. I nie ma co tu kombinować, po prostu zaznaczenie wybranego momentu. Na przykład, aby łatwiej edytować pod dźwięk dzięki snappingowi. A jeśli chodzi o snapping, to klawisz G, czyli zaczepienie się o linie modyfikujące inne klipy, takie jak cięcia czy markery. Dobra. Pierwszy poziom za nami. Same oczywistości, więc czas na faktyczne flow. Pewnie każdy bardziej zaawansowany montażysta korzysta ze skrótów QWE, ale dziś to rozszerzymy i wyjaśnimy osobom, które tego nie znają. Zestaw tych klawiszy jest najbliżej naszej lewej dłoni. W związku z tym intuicyjnie powinny być tam najczęściej powtarzające się narzędzia. I tak to ustawiamy. Q, klatka do tyłu, W, cięcie, E, klatka do przodu. Jeśli chcemy precyzyjnie coś dociąć lub zaznaczyć, to właśnie dzięki tym skrótom. I to trochę za mało, więc dodajmy jeszcze do tych skrótów modyfikatory. Command. Czyli Command Q 10 klatek do tyłu, Command E 10 klatek do przodu. Command W. Niestety nie możemy zmienić tego skrótu, więc go nie ruszamy, jest jak jest. Ale nadal to nie wszystko, bo intuicyjnie zostaje nam jeszcze Shift. Więc tak, Shift Q, Trim Start, czyli usuwamy wszystko, co jest po lewej stronie klipu od naszego playheadu. Shift E, Trim End, czyli usuwamy wszystko, co jest po prawej stronie, Shift W. Tutaj postawiłem na Lift from Storyline, czyli szybkie uniesienie klipu i zostawienie pustego pola. A do tego jeszcze Command Shift W, czyli nadpisanie takiego dodatkowego klipu na storyline. Kolejne skróty są poziom niżej, czyli ASD. Więc tak, A, Zoom Out, oddalenie, S, Zoom In, przybliżenie. Zoomy działają zarówno na oś czasu, jak i na podgląd, więc tu i tu możemy przybliżać i oddalać widok, żeby móc precyzyjniej edytować. D, Delete, szybkie usuwanie klipu bez żadnych śladów. Pamiętajmy tylko, że usuwając klip, który ma do siebie przyczepione magnesy na górze lub na dole, to też zostaną usunięte. Co do modyfikacji tych klawiszy, te przedstawię w kolejnym punkcie już jako game changery. Tymczasem kolejne skróty z tej samej bliskiej kategorii. Z, włączanie i wyłączanie klipu. Czasem się to przydaje, żeby sprawdzić różne opcje lub wersje naszych pomysłów. Shift Z to bardzo istotne. Jest to reset zoomu do 100%.
Czyli jeśli zbliżyliśmy się do jakiegoś punktu i oddalając się nie trafimy w ten perfekcyjny punkt 100%, to wystarczy użyć tego skrótu. X jak skreślone pole. Dla mnie jest to insert gap, czyli wstawianie pustego pola. Gdybyśmy na szybko potrzebowali dodać przerwę. Mamy jeszcze tylko kilka istotnych klawiszy z tej kategorii i lecimy dalej. R. Ten zostawiłem, tak jak oryginalnie przypisał to Apple, czyli Range Selection Tool. Przydaje się on do wyboru konkretnej części klipu, który chcemy eksportować lub wyrenderować. Command R też został jako Real-Time Editor, dzięki któremu wchodzimy w opcję zmiany prędkości odtwarzania klipu i możemy to zrobić na dwa różne sposoby. Pierwszy, roboczy, czyli przesunięcie górnej krawędzi i dopasowanie go do naszej wizji. Lub dokładny, z dodatkowymi opcjami w tym miejscu. Dodatkowym ustawieniem, jakiego używam cały czas, jest za to Shift R. Rename, czyli zmiana nazwy naszego klipu. Bardzo wygodne i szybkie, porządkuje nasz timeline i zaoszczędza sporo czasu. T to Trim Tool. Daje nam on możliwość przesuwania klipu w jego środku, nie ruszając jego krawędzi w żadną stronę. Pamiętajmy tylko, że jeśli są do niego przyczepione magnesy, to one również się ruszają. No i jeszcze dodatkowo z premierki zostały mi nawyki na to, aby pod V Selection Tool, czyli taki zwykły wybieracz, który nie modyfikuje nam timeline'u, oto taki zwykły bazowy kursorek. Dobra, już same te skróty przyspieszają proces edycji kilkukrotnie, ale teraz moje ulubione, czyli poziom trzeci, Game Changery. Zacznijmy od compound klipów. Z przyzwyczajenia, z premierki ustawiam je na N. Tam oznaczało to po prostu nest. Więc N, compound clip, złożenie wielu klipów w jeden wspólny worek, który możesz edytować jako całość. Idealne, jeśli chcesz uporządkować timeline lub zastosować efekt na cały stack jednocześnie. Mało kto jednak wie, że są tutaj też dodatkowe opcje, które warto ustawić. Na przykład na Shift N rozłożenie tego worka, czyli uncompound lub po mojemu unnest. Jest to bardzo przydatne, gdy zagnieżdżenie robi się zbyt głębokie albo coś poszło nie tak i trzeba wrócić do pojedynczych elementów. Często chcemy też skopiować compound clip w inne miejsce. Problem? Jeśli zaczniesz edytować zawartość jednego z nich, zmiany pojawią się wszędzie, bo te wszystkie kopie to tak naprawdę jeden i ten sam worek, tylko w innych miejscach. Więc jeśli chcesz wrócić do jakiegoś przykładu, ale go edytować, narobisz sobie bałaganu. Co robi większość osób? Wchodzi do środka compound clipu, kopiuje jego zawartość, wraca do głównej osi, wkleja w nowe miejsce i tworzy nowy compound clip, którego zawartość edytuje. I to jest strata czasu. Wystarczy użyć opcji Reference New Parent Clip, która zmienia kopię compound clipu w faktycznie niezależnego klona. Ustawiam tę opcję na Command N i działa tak, że najpierw musimy zrobić kopię, w moim przypadku klawiszem Option, klikamy na nasz worek i używamy Command N. Widać od razu, że jest dopisek copy, który polecam zmienić na nazwę własną, żeby nie mylić z poprzednim compound clipem. A teraz, według mnie, dwa naprawdę najlepsze skróty. Pierwszy jest dostępny dopiero od najnowszej wersji Final Cut'a i niepozornie. Dodanie adjustment klipu ustawiam to na Shift A. Ten po prostu pojawia się w wyznaczonym miejscu bez żadnego szukania, wybierania pluginu i innego ustawienia. Ale to nie wszystko, bo kolejny skrót, czyli Shift S, to symbiotyczny game changer. Ustawiam tutaj Add Default Video Effect. Co to oznacza? Każdy z nas posiada swego rodzaju workflow. Stosuje na klipach zwykle te same bazowe ustawienia. Lut konwertujący, wheels, krzywe, może jeszcze lut kreatywny. Jeśli schemat jest ten sam, to zapisujemy taki zestaw jako Effects Preset. I ten ustawiamy jako Default Video Effect. I jaki jest efekt? Kiedy wrzucę klipy ze zlecenia lub własnej pracy na oś czasu, dodanie adjustment klipu wraz z bazowymi poprawkami do wglądu zajmuje mi max 2 sekundy. No i jeszcze ostatni game changer to ustawienie reverse i forward na J i L. Ale tu będzie mały twist. Zamiast zwykłego playbacku, klikając J, nasz klip odtwarza się do tyłu, ale klikając go kolejne razy, odtwarza się szybciej. Analogicznie L, zwykłe odtwarzanie, kolejne kliknięcie, szybsze i tak dalej. Gdzie jest twist? Jeśli posiadasz myszkę z bocznymi klawiszami, ja mam akurat Logitech 305, to bardzo możliwe, że możesz przypisać te klawisze właśnie do tych przycisków, które tak będą działały wyłącznie w Final Cut'cie. I tak właśnie nie muszę odrywać ręki od J i L, bo mam je już pod prawą dłonią, w myszce. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, to należy ci się bonus, a nawet dwa. Pierwszy, wyłączanie magnesu. Ta opcja to Override Connections i ja przypisałem ją do tyldy. Przytrzymana pozwala na tymczasowe wyłączenie spojeń magnetycznych, czyli jeśli mamy tutaj przyczepione klipy do naszego storyline'owego klipu, przytrzymam tyldę i przeniosę ten klip, to magnesy zostaną na miejscu i połączą się z innym klipem. Nic innego się nie przeniesie. Drugi bonus to moja propozycja mappingu klawisza I. Jak Instagram, to włączenie i wyłączenie custom overlay.
Ja wgrałem swój, który pokazuje, które elementy zostaną zakryte lub ucięte na social mediach. Overlay wraz z instrukcją obsługi jest oczywiście do ściągnięcia za darmo. Link w komentarzu. I to tyle ode mnie, jeśli chodzi o przyspieszenie pracy w Final Cut Pro. Nie wymyśliłem koła na nowo, ale jestem przekonany, że ten film realnie pomoże Ci i przyspieszy montaż. Jeszcze raz powtórzę, że w opisie znajdziesz PDF-a ze wszystkimi skrótami oraz gotowy plik do importu. A jeśli chcesz więcej takich materiałów, to zostaw lajka, suba i komentarz. Daj znać, czego chcesz się dowiedzieć. Dzięki za oglądanie i powodzenia w montażu.